Państwu, witam na konferencji prasowej po meczu 21 kolejki Damy Basket Ligi. Za Saraną wygrywa z Asseco Gdynia 87-80. Witam trenera Asseco, pana Tane Spacek oraz Filip Marczak. Proszę o podsumowanie meczu przez trenera drużyny gości. Dzięki bardzo. I want to say first congratulations to Rosa officially on winning the cup and now winning this game. I think we had, I always want a win, but I still think we can take a lot of positives of this game because we came here against a very good team and we gave it a fight and we almost had the game. I think for the most part of the game we had the game under control. Third quarter we didn't follow our game plan, we a little bit come down with energy, allow them to come back, and I think that's the reason that we lost the third quarter. Na początku chciałbym pogratulować zdobycia mistrzostwa i pucharu. I chciałem powiedzieć również, że graliśmy mocno, graliśmy dobrze. Przez pierwsze dwie kwarty prowadziliśmy, a później pozwoliliśmy dzięki naszemu spadkowi energii, żeby nas zaczęli pokonywać. At the end, Tory Thomas, which I hate. Say that again? Tory Thomas, I hate officially now the games. I'm joking. He's a great guy. He's a great guy, and congratulations. And he had a very tough shot. Our Anthony Hickey played great defense. Just that tough shot to make. He made a crucial shot. So, I think fans had to see, were here to see a great game. We gave him a great game, and I think we have bright future with these young players of ours. Tory Thomas jest bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo twardym zawodnikiem. I hate him. I aż w ciągu go nienawidzi. Okay. Filip, prosimy o twoją opinię o dzisiejszym spotkaniu. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że to było naprawdę fajne widowisko dzisiaj. I oba zespoły zagrały naprawdę fajne zawody. My również cieszymy się, że zagraliśmy niezłe spotkanie. Szkoda po prostu, że nie udało nam się wygrać. Myślę, że po prostu tutaj nasz przestój w trzeciej kwarcie trochę nam nie wyszedł, coś nam tam zabrakło i po prostu trzeba nad tym popracować i iść do przodu i już patrzeć na kolejne mecze przed nami, które są. Dziękuję. Witam w drugiej części konferencji prasowej, witam trenera Wojciecha Kamińskiego i jednego z bohaterów spotkania, Tory Thomas. Proszę o podsumowanie meczu trenera. Gratulacje dla Asseco Gdynia i dla trenera Pasewa, bo dzisiaj walczyli bardzo ładnie, bardzo dobrze grali, naprawdę dobry basket. A my chyba trochę za dobrze zaczęliśmy, już nie wiem jak mamy zaczynać, lepiej, żeby gorzej, czy lepiej, bo trafialiśmy wszystko, a później myśleliśmy, że tak będzie do końca meczu. Natomiast no, na pewno ciężki mecz dla nas, Asseco jest jak na razie w czołowej ósemce, więc trudny przeciwnik, a myślę, że też mentalnie dla nas był taki ciężki mecz, dlatego cieszę się bardzo, że go wygraliśmy, bo liczą się dwa punkty i zwycięstwo, dlatego też gratuluję swoim zawodnikom, Torejowi za tą trójkę ostatnią, no bo troszkę na własne życzenie daliśmy gościom w końcówce szansę, natomiast dobrze, że oni z tego nie skorzystali do końca. Dziękuję. Torej, your opinion. This is definitely one of them games after you win a cup and you know, you're high. It's hard to, you know, get back into the rhythm. So, you know, this team definitely gave us a lot. It's a young, strong team in the circle. And they played well, but we were able to answer at the end of the game. So, still a big win, and we continue on our quest in the Polish League. After winning the cup, we have to not be complacent and keep going forward. I should take it easy. I'm sorry. I should have broke it up.
To było jedno z trudniejszych, jedna z trudniejszych gier. Próbowaliśmy, robiliśmy wszystko po mistrzostwach. Byliśmy troszeczkę osłabieni, ale wróciliśmy, daliśmy z siebie wszystko i jesteśmy zadowoleni, że zdobyliśmy puchar i mam nadzieję, że dotrwamy też do mistrzostw. Dziękuję. Anything else? It's yet we gotta have. Oh, sorry. Czy macie Państwo pytania? Proszę bardzo. Dla plenu trenera. Pamiętam, że warto mieć w zespole tego trenera, prawda? Zdecydowanie tak. Wiadomo, o kim mowa. Zdecydowanie tak. No myślę, że... Pytanie, że... czy ta akcja po drugiej sektorze to była tak rozrysowana? Nie, znaczy miał tylko Torej wyjść do piłki, natomiast co już on zrobi, to jest jego decyzja. Przekazali. Miał zagrać jeden na jeden, zdecydował się na rzut, trafił. Hero. Czy mają Państwo kolejne pytania? Kilka słów o najbliższym przeciwniku AZS Koszalin. Kolejny mecz tak jest z tej grupy zespołów, które walczą cały czas o najlepszą ósemkę. Myślę, że dobrze pamiętamy mecz z pierwszej rundy, gdzie AZS wygrał u nas tutaj w Radomiu i zrobimy wszystko, żeby się im zrewanżować. Na pewno też nie będzie łatwy mecz i musimy przede wszystkim być mocno skoncentrowani, bo AZS lubi grać twardą obronę, a my jak zagramy tak jak dzisiaj w obronie, to mogą być kłopoty. Samym atakiem się meczu nie wygra i my musimy wrócić do tej obrony, co graliśmy w trzeciej kwarcie, ewentualnie na całym turnieju w Dąbrowie Górniczej.